Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj z Panem Florkiem jeździmy z Kanią. Zbieczka 15 tysięcy litrów i też na agro. Teraz jedziemy na prywatnych, po szambo zwykłe, nie ścieki. No i co? No i lecimy. Kolejny vlog, to już jest czwarty lub piąty, nie wiem dokładnie. No ale co tydzień będą się ukazywać, tak jak mówiłem. Pan Florek teraz poszedł zamknąć tam. Zamknąć tam beczkę, pokartkę, wydruk. Dobra, przyjdzie do nas. Jakiś piesek? No. Ja ci mówią, że on gdzieś przedtem się tu powiesił, zanim tu się to... Tak, tak, mówię mi panu. Ja do niego akurat przyjechał ten Ciechanowy, żeby ciągu wyciągnął, ale nie biorę i pójść. Kurde, ci się śmiali, co Adam im kiedyś w domu uderzył, nie? Bo tam na tej budowie jeżdżą, teraz już 4 ciągniki podstawiają, kiedyś 2, teraz już 4, bo oni 400 hektarów mają, obrabiają. I teraz już 4 tego i ten. I Wojtek gadał, że dostała, że już wyremontowali tą stronę i teraz by się drugą przydało puknąć, bo wilgoć wychodzi. Zajedziemy do Jabłonny i jakoś na oczyszczalni zadzwonię do szefa, po mnie podjedzie. Jeszcze dzisiaj mama mówiła, że coś tam w ogródku i pomógł, żeby nie było. Zajedziemy, będzie ciemno, ale... Rodzice niby do mnie mówią, że w sobotę jutro mamy jechać na jakiś weekend gdzieś tego, w góry za... Ja mówię, było tak głosowanie, mama mówi albo w góry, albo nad morze, siostra mówi w góry, a tam mówi w góry, no to ja powiedziałem, że nigdzie, bo ja mówię, kamerę mam pożyczoną, chcę jeszcze, a w sobotę Adaś jedzie, chcę z nim pogadać, nagrywać. Trudno. No dobra, wybrali górę, ja mówię, co w tej górze będziecie robić? To na nartach jeździć. Mówię, dobra, fajnie, wy na nartach sobie będziecie jeździć, a ja z tą nogą co, będę siedział w barze? No na to żeśmy nie wpadli. No kurde. Nie wiem, może jadą, ja pewnie się dowiem dzisiaj wieczorem. Będę protestował ile się da, ale ja tam nie lubię jeździć na wakacje. Jakoś mnie to... Dla mnie frajda i odpoczynek jest właśnie jeżdżę ciągnikiem w zalasie. A już mam tą stronę dostałem, tamte login, hasło do i numer do zalogowania się na tej stronie, już tam parę testów porobiłem. Znaczy to nie jest... Co? Ja 12 maja dokładnie, 16, nie? Ale to są te do nauki testy. Takie są podstawowe pytania, czy tak, czy nie. Czy... No, a potem jest z tej strony, jest chyba 20 czy 25 testów. Niektóre mają tam 19 pytań, niektóre mają 80, niektóre mają... Jeden ma 120. Trzeba wszystkie przerobić
i wtedy jest główny egzamin z tej strony, podsumowuję ile ci tam wyszło i potem w kwietniu, 13 kwietnia, bo 12 jeszcze nie, 13 kwietnia, miesiąc dokładnie przed urodzinami, będę mógł podejść do teoretycznego egzaminu. Wtedy, jak znam teoretyczny, dopuszczają mnie na praktykę, nie? Że będę mógł już wyrabiać godzinę. No tylko, że tu jest naprawdę tak wszystko na styk, bo nie wiadomo jak z tą operacją, nogi. Bo, no muszę iść na operację, już nie ma ten. Znaczy, na upartego tą operację mógłbym chwilę przeczekać i daję radę tam wciskać sprzęgło czy coś, ale no te parę godzin trzeba jeździć, potem leśnie i dusić te sprzęgło, więc nie wiem jakby noga wytrzymała. A tak w lesie się pytaliśmy w jednej, tak, nie, w Poznaniu, w takim jednym ośrodku, gościu mówi, że 3 do 4 tysięcy na prywatnie operacja. O, chwilę, już dzwonię. Niko, Łukasz, cysterna. Halo. Aha. No. Dobra, dobra, okej. Okej. No dobrze, no, fajnie, żeś pamiętał, bo jakbym zgubił jeszcze dalej, byś wziął i coś. No a... to te... A zobacz, czy jest tylko zapięta, żeby tam nic z niej nie wypadło. Bo ja ją chyba zapinałem, ale nie jestem pewien. Aha, no dobra. No, dobra, okej, dzięki. No. No dobra, na razie. Nie kamerę, tylko ten, saszetkę, co... etui do kamery, nie? Tam miałem, bo bateria w tej kamerze trzyma tylko 40 minut nagrania, nic więcej, w tej. No i mam, no, kolega ma dwie baterie i mi pożyczył, nie? Obydwie, mówi, jak coś dłuższego będzie się nagrywać, to... Kurde, mówi, jeśli go pytam, co chcesz za to, że mi pożyczyłeś? No, dasz tam na tego kebaba i na ten, no, mówię, dobra, dwie dychy. A w lesie wypożyczałem też te kamery, to 300 za dzień. Obyłem się pytać. Najmniej jeździło, bo tu dziury to wszystko. Ruścina. Łukasz mi opowiadał, że te, że tam teraz tej chruścinie postawili pod oczyszczalnię czy coś i tym manem co jeździ, to teraz do góry wozi. Mówi, że jak ten, to jest w górze jest o wiele taniej, nie? Jak jest oczyszczone. Gdzie? No, nie wiem gdzie, no pod tym bombią. Aha. Ale na małą deskę. Aha. Nie wiem, że znowu pójść na zabawę? No bo... A nie pamiętam kiedy ostatnio dawaliśmy bony. Coś musiało być. Mało, nie mówię, że mało, czyli że matki. Jak mówią, to
bon podarunkowy na usługę jednego wywozu nieczystości płynnych. Nie ma. No i tam na tych też było, co w zeszłym roku dłużej mam leżeć. No, no. Tam miał się wtedy i też nie pisało, że no. No. No trudno. Trzy dychy do nas. Ten Łukasz mi mówi, że gadał z Hergulkę ostatnio i że Hergulkę do Belgii pojechał. No mówię, a co robi? No zdał na, bo na C u nas zdał i zdał jeszcze E i pojechał w podwójnej gdzieś w obsadzie, żeby wrócić na ten weekend. Tak mi Łukasz gadał. No w tym tygodniu mówi, gadał z nim. Że w niedzielę chyba dzwonił i Łukaszowi się zapomniało i chyba w środę z nim gadał czy coś. No, no. No, 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 no. No. No, na obchodzie, nie? Na obchodzie pewnie był. No, no przed nami robił wiamalekcie, bo mi kiedyś opowiadał. No, że jego wsadzili na ciężarówkę, to... A temu, co jedzie z nim w podwójnej obsadzie, to jeszcze bardziej współczuję. No, tu pozalewane. No one są tak w dole, nie? Chyba, że może było więcej po tym, no. Bo no. Było, nie? No tak. Jeden John Deere z turem tam za grzekami, a drugi John Deere lata z nawozem. I tak mu teraz ładnie zdjęcie zrobić. Ładnie słońce świeci. Pasowało. Nie no, z tymi miejscowymi rolnikami, co czy na przykład Wiśniewski, czy właśnie Majszak, muszę gadać, czy jakby mieli właśnie jakieś siewy, coś, czy nie, czy by mi nie dali znać w sąpie, ponagrywam coś tego, bo samego transportu nie będę nagrywał, bo to może się nudne zrobić za jakiś czas, a...
Won na 6. To jest też fez miejsca. No może pan prostowy. A z tamtego? No tak. No, no. Powiem, że zobaczymy jak tam jest. Tak. No właśnie. Skania, piękna Skania. Mówił pan im, żeby ten? Że poszli po kogoś, czy co? No poszło mi, nie? No. Bo my z nich niedużo nie wiedzieć, nie? Co? No. Tak, wiesz, jak będzie tam nie, to tam się weźmie trochę, a to... No, no. Florek tu, pan Florek tu rozlokowany, wszystko tego. Jak drugi dom Toskania. Ale panie Florku, ciągniemy z daleka czy z tamtego? O Boże, Boże, Boże. Cały dzień nagrywania, już mi się powoli nie chce. No szczęście tego GoPro zakładasz i po problemie. A, bo pan Florek czeka aż odjedzie. Chciałbym stąd pojechał, nie sprawdzę, no ale z drugiej strony tam też trzeba sprawdzić. Ale idzie ktoś tam. Nie wiem, czy wy widzicie w kamerze, ale to... Co i pan Florek czeka? No bo nie będzie się dwa razy przecież przystawiał, nie? Tak perfidnie stanął kołem na tym. Mi zimno jest, kurde. No ja no zaraz pójdziemy. O, już odjeżdżę. Nie,
czy tu, czy tam. Trzeba wyjść, koszulę poprawię, żeby mi nie wiało w plecy. A ja to no dobra, proszę pana, że tyle razy już ten wąch szpitałem zwykłymi rękoma, że... To wyceluj tam sobie. Przejadę do domu, wezmę pastę i ręce umyję. Będzie po problemie. Stąd? No, no. Co? Kurde. Aha. O, będzie. Już koniec. No. Końcówkę pan tylko chwyci, bo rękawiczek nie mam, to a ja zamknę ten. A czy gdzie pan ma? Tu nie, a tu? No. Nic, jedziemy. Jak panu wygodniej. Zobaczymy, jak tam będzie, bo chyba mi zacznie znowu wyczuć się w kurwie.
myślałem, żeby przekonać szefa, żeby mi taką kamerę faktycznie kupił, bo mówi, że ciężarówki mam nagrywać. Niech taką kamerę kupi, tam na przykład Szymonowi, czy Patrykowi Banaszczakowi się da i niech wyjedzie i niech weźmie tam coś ponagrywa. I ja złożę, no tylko że taka kamera używana i o ten kolega mi zajmowała 800. Nie, taka, a ta nowsza, bo to jest numer 4, a szóstka, no szóstki bym nie chciał, bo szóstka kosztuje 3000. Ale taką tą piątkę, seria numer 5, to za tam 1200 jest używana, więc... Bo tą, co mam na statyw, to tata mi normalnie na pożyczkę wziął, że ja muszę tą pożyczkę spłacać. Znaczy no, u taty, nie? Ale odsetki mi policzył. I co ty, co miesiąc się rozliczam. Teraz tam ze stycznia tam nie miałem dużo, bo to na końcu stycznia tą kamerę kupiliśmy, to tam dużo godzin nie było. A lutym mi teraz będzie liczył. Kamera z dodatkami 1200, a policzył mi do 1600. No kurde, mówię, że... No, John Deere z Agromixu. Amazonka też Agromixa. Czy pan ma taką technikę? Ja słyszę, niektórzy tak patrzą, niektórzy nie wiem, tam na chmury patrzą, niektórzy na księżyc, no kurde. A ja nigdy nie patrzę z nim. Co jest, to jest. Przyjechał, nie? Czy co? O to, że no, Łukasz mi mówi, że ta Jerka tak nie pasuje o tej 11, tak... A do 11 co by robił, nie? No, no. To by wiesz, jednego tu, Jabłonną na przykład, Launu. No. No, drugi też taki, ten kanciaty stary John Deere, co my mamy. Łukasz mówi, że będzie dzwonił, nie? No, nie musiał, przygotował to do transportu, nie wezwał mnie. No, no. No, 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 bok do osieczy. No. Może coś szykuje, nie wiadomo co. Taki cicho ciemny dzisiaj, nie?
kurde, jak patrzę na te wszystkie ziemie, co ktoś wydzierżawia lub sprzedaje, chwila, moment, jest sprzedane. Była wspaniała przygoda móc dopingować naszych sportowców, mówili w Radiu LK członkowie SKS Yantar z Lesotho, którzy wrócili właśnie z Pjongczangu. Do Korei Południowej pojechało ponad 20 kibiców z Lesotho. Radio LK... Halo! No, za Augustowem już zaraz zjeżdżamy na stację. A, no, dobra, to nawet tu będę, no. Taksówka już stoi. O, mama! No. Z tyłu za oazą stoją. Pełna beczka i tego. Dobra, ja powiem mamie. No zaraz jej nawet powiem, albo nawet jej napiszę SMS-a, żeby zapamiętała. No jak będzie film zrobiony, stawiony, to panu dam znać. Kierowniczka z boku. Dziękuję bardzo. Na razie. Do następnego.